chciałabym bardzo, bardzo serdecznie Państwa powitać. Jest mi niezwykle miło, że jesteście Państwo dzisiaj razem z nami, że żeście odpowiedzieli na nasze zaproszenie i tak licznie jesteście razem z nami. Dla nas to jest bardzo ważne, jako organizatorów, to jest bezcenny dar, bezcenne podziękowanie za trud, jaki wkładamy w organizację tego koncertu. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przywitam naszych oficjalnych gości. Witam bardzo serdecznie Panią Burmistrz Miasta Puszka, Panią Hannę Krótyńską. Witam. Również witam Pana Wójta, Pana Tadeusza Puszkarczuka. Pana wicestarostę powiatu puckiego, Pana Tomasza Harmana. Pana przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Adama Zarząbowskiego. Ja też chciałbym jak święty do worka schować prezenty, kiedy księżyc będzie świecił, obdarować wszystkie dzieci. Niespodzianki pod choinki, kolorowe jak landrynki, zawieść wszystkim dzieciom świata, aby nigdzie nikt nie płakał. Thank you.
Jestem już znużony, a do tego moją pracą trochę zniechęcony. Kiedyś nazywali mnie Mikołaj Święty. Teraz mówią, Mikołaj to ten, który rozdaje prezenty. Kiedyś o mnie myśleli, śnili, na mnie czekali. Ludzie duzi i rzecz jasna mali. Kiedyś byłem Mikołajem Świętym. Teraz często jestem Mikołajem Wynajętym. Kiedyś dzieci prawdziwie mnie kochały. Te niegrzeczne nawet trochę się nie bały. Teraz to nie na mnie, lecz na prezenty czekają. Wiedzą, że Mikołaje mleko piją i pielniki jedzą. Wiedzą też, że Mikołaj swoje zdrowie mało dba, bo widoczną gołym okiem nadwagę zazwyczaj ma. Tego właśnie się obawiałem. Takie przeczucia od dawna miałem. Ludzie o mnie nic nie wiedzą. Tylko lot reniferów na niebie śledzą. To są ludzkie o mnie wyobrażenia. To są... Ja mam nadzieję, że może historię mojego życia ludzie pamiętają. I że zaszłam jakąś serce. A nie ubiór i prezentu mnie kochają. My tak czekamy każdej zimy. Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas, gdy śpimy? Czy to już musi tak pozostać? Czy to jest w księgach zapisane? Ja od prezentu bym wolała spotkanie z Panem. I wiem od dzieci, że z radością chciałby słuchać Pana głosu. Wprost ogrzejemy Panu uszy piosenką gorącą jak rosół. Kukucha, kukucha, nasza zima zła, ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Kukucha, kukucha, nasza zima zła, ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Zawsze pośród nas, Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz. Kochany Pan w zamieci, dzieci są Pana Mikołajem, a Pan jest Mikołajem dzieci. Przeznaczenie. Wiem, Mikołaju, że jesteś już stary i zmęczony, więc abyś pracą nie był tak strudzony, postanowiliśmy pracę twoją unowocześnić. Zaraz postaramy się proponowane zmiany nakreślić. Nasz drogi Mikołaju Święty, zanim nam wskazałeś właściwe do przygotowania dla dzieci prezenty, musiałeś bardzo się natrudzić, musiałeś w sobie pragnienia ludzkie wzbudzić, patrzyłeś w serca i czytałeś w myślach dzieci. Teraz tę mozolną pracę anioł komputerowy zleci. To mozolne, jak mówisz, pracę wykonywałem kiedyś z radością. Patrzyłem na dzieci z prawdziwą miłością. Nie męczyłem jej sny i marzenia. Martwiły raczej trudne do spełnienia dorosłych roszczenia. Komputer, owszem, przeprowadzi analizę wprowadzonych danych.
lecz czy jest w stanie zrozumieć uczucia ludzi nigdy nie spotkanych? Nie martw się, Mikołaj Święty. Po komputerowej analizie wszyscy ludzie dostaną jakieś prezenty. Nawet jeśli czegoś w tym roku dobrze nie opracujemy, za rok na pewno to dopracujemy. Istnieją zwroty, reklamacje, wszak istnieją konsumenty pracy. Trudno mi uwierzyć, co się tutaj stało. Ile cennego czasu budowanie takiego systemu aniołów zabrało? Świat wirtualny jest prawie jak prawdziwy. Zobacz, święty Mikołaju, człowiek na monitorze jak żywy. Szybko go przeanalizujemy, dane w mig przefiltrujemy. Skanujemy jego marzenia, to będzie pierwszy krok do ich spełnienia. Poznamy myśli i pragnienia. Na koniec przygotujemy do prezentów zamówienia. Czy wrócić do domu zdoła? Moje panie, tak się stęskniłem. Jeszcze bilet szybko do domu kupiłem. Właśnie w domu, przy bliskich, co prawdziwe święta, które chcemy przeżyć, które cały rok się pamięta. Na lotnisko się śpieszyłem, jeszcze tylko do kwiaciarni zadzwoniłem. Tam pani powiedziała, że już moje zamówienie przyjęła. Razem do domu dotarły ze mną te kwiaty. Jednak to nie róże dla mamy. Kołkowy, pachny bukiet. Nie rozumiem.